Dzień dobry. Powiedzcie dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Daj szansę młodszym, staruchu. Nie. Nie witasz? Nie. No dobra. Zuza, ty też nic? Aha. Przyjechaliśmy sobie na kampa. Dzisiaj robimy eskapadę dziecięcą całodniową, w skrócie EDC. No wyświetlaczu, widać nas. I postanowiliśmy zrobić edycję nową Trashback Challenge. Trashback Challenge to zabawa, która ludziom, którzy nas oglądają dłużej, jest znana. Polega na tym, że bierzemy worki i napełniamy je śmieciami. Łazimy po lesie. Tak, żeby zrobić coś dobrego po prostu i żeby młode pokolenie nauczyć, jak się powinno zachować, nie powinno się śmiecić. I dobrze zakładać kapelusz. I co? I dobrze zakładać kapelusz. I dobrze zakładać kapelusz. Nie... O, przepraszam, nie chciałem. Przepraszam, proszę bardzo. O, tu naprzód. Dobra. Więc zapraszamy was na Trashback Challenge, a na końcu Trashback Challenge będą nominacje, bo każdy, kto zostaje nominowany do Trashback Challenge, musi wykonać zadanie i nominować kolejne trzy osoby. A jak tego nie wykona, to ma poważne konsekwencje. To kaplica. To też jest kamera, będziemy nagrywać z dwóch kamer. Dobra. Zasady są proste. Bierzemy worki ze śmieciami, mamy 60-litrowe. Idziemy, szukamy śmieci, aż je napełnimy. Zawiązujemy, oczywiście wywozimy do śmietnika. I nominujemy kolejne osoby. A na końcu filmu będzie nominacja i będzie coś ekstra. Od nas, od Maćka Wilka, czyli od kanału Wilku, on chyba się nazywa. Kiedyś mówiliśmy o nim w Leśnych Wieściach. Przysłał nam cały karton gratów. Będzie w tym kartonie też dokładka od Noży Pana Dominika. I może jeszcze coś my obiecamy, że dołożymy do tego kartonu, ale to musicie dooglądać do końca, wytrzymać i przede wszystkim wziąć udział w zabawie. Rozdamy świeżaki. Co? Rozdamy świeżaki. Albo zrobimy jakiś zawodowy pałczyk na zapas worków na śmieci. Pałczyk do paska na taktyczny zapas worków na śmieci. Ty, jakie świeżaki w ogóle? Nie rób wioski. Ale voucher na świeżaki się przyda każdemu. Idziemy zbierać śmieci. Dobra. Ruchi, kluchi. Co śpiewałeś? Nic. Stay in a lie? Tak. O Boże, dziecko. Zaraziłeś mnie tym filmikiem z Anglii, brytyjskim. O sztucznym oddychaniu Winniego Jonesa. Bardzo dobrze. Zmęczeni? Tak. Tak. Trochę. Ja bardzo. I ty bardzo. Bardzo. Ja też jestem zmęczony. A ja mam rozmowę nogi. A ty jesteś zmęczony? Co masz? Jestem zmęczony. Ale bo? Bo pokrzywy. Słuchajcie,
Nazbieraliśmy dwa worki 60-litrowe śmieci i worek... azotanu, amonu. Worek worków po tym, bo ktoś pieprznął coś tam, saletra, coś tam. Zasady są proste. Po pierwsze, żeby wziąć udział w Trashbag Challenge, należy załatwić sobie minimum 60-litrowy worek na śmieci lub kilka. Zrobić to samemu albo z ekipą. A, musimy nominować kogoś. Nominujemy, kogo nominujemy. A, ja mam jedną nominację. Taką. Ja bym chciał nominować do udziału, czyli nie ma wyjścia, musicie to zrobić. Chciałbym nominować, nie denominować, nominować Anię Pikus i Wydział Społecznych Funkcji Lasu, Lasów Państwowych Generalnej Dyrekcji. Pozdrawiamy! Szpejtech? Szpejtech nominujemy. Tak, tak, to są społecznicy, niech się nalatają, ale dla nich muszą być worki 120-litrowe przynajmniej. A trzecią naszą nominacją będziecie wy, ekwipunkowicze. Więc trzeba... Ile trzeba... Przepraszam, tylko skończę, dobrze? Mamy 16 czerwca 2018 roku, więc czas dajemy do... 1 września? Nie, za długo, no co ty, oszalałeś. Dajemy czas do 15 lipca, miesiąc. To przecież to jest świat i ludzie czasu. Do 15 lipca macie czas, żeby sobie zrobić fotkę z hashtagiem... Trashbag Challenge 2018. Ale ty jesteś w ogóle, wow. Powinieneś występować w telezakupach Mango, myślałeś o tym? Tak. Trzeba sobie zrobić fotkę albo nakręcić filmik zawierający hashtag Trashbag Challenge 2018. Was nominujemy przede wszystkim, bo jak dostaniemy do 15 lipca, jak dostaniemy fotkę albo filmik z tym hashtagiem, to organizator jednego zdjęcia albo jednej zbiórki, albo jednego filmiku zbierze nagrody. Widać było... Twórca. Twórca? Twórca, organizator, nie wiem, ten, Spiritus Movens przedsięwzięcia. A, sprężyna wydarzeń. Sprężyna wydarzeń. No, zgarnie nagrody. Będzie mógł się podzielić z ekipą, jak sobie zrobił sam, to nie będzie musiał się dzielić. Jakby zrobił z ekipą, to też nie musi się dzielić, jak im nie powie, nie wiem. Ale co mamy dla ten, dla jednego z uczestników ekwipunkowiczów, co ten, co biorą udział w Trashbag Challenge i dostaniemy to udokumentowane, nie ma lipy. Mamy po pierwsze... Buszka z Shirogami od Dominika, którego recenzowaliśmy. Czym jej? Ciemam. I Maciek Wilku Wilk wysłał nam paczkę z Anglii i to też wszystko oddaję. Mam nadzieję, że nic nie zgubiło w bagażniku. Macias, jak oglądasz i coś przepiliśmy, to mi powiedz, to będę szukał w bagażniku dalej. W tym kartonie jest Buff oryginalny Made in Barcelona. To jest chyba Real Tree czy jakieś takie coś. Proszę. Co tu jeszcze jest? Apteka, bardzo fajnie wyposażona, bez żadnej lipy, Life Systema, 18-częściowa, proszę bardzo. Nówka, sztuka, krzesiwo, Fire Flash, Wildo, masz, żebyś nie czuł się gorszy. Paczka paracordu, Gone Outdoors, nie wiem ile tu jest, zaraz wam powiem, albo nie powiem. Tak na około 20 metrów? Powiem, nie powiem. Przewrócił się mecz. 3 mm, 15 metrów. Proszę bardzo. Proszę, jak nasimy. I co jest jeszcze? I jest jeszcze Wicek, to jest Spartan? Kamper. A Spartan. Wicek Kamper z napisem camping i z namiocikiem. Proszę bardzo. Pyk, 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 pyk. Proszę drugą rękę. Więcej nie mam. Oła, przepraszam. I dorzucę ten napis. W gratisie. Tak to trzeba zrobić. Więc Wydział Społecznych Funkcji Lasu, Ania Pikus jest odpowiedzialna, będzie Spiritus Movensem na pewno tam. Szpejtechy na pewno. I poza tym wy wszyscy, jak chcecie wziąć udział i przyłożyć się i zrobić coś dobrego. My uważamy, że najlepszą edukacją młodych jest nie opowiadanie im, że śmiecenie jest złe, tylko wysłanie ich do lasu, żeby trochę się namęczyli, nie? To wiadomo, że wtedy nie można syfić, nie? No. I tak robimy. Czas operacyjny 30 dni do 15 lipca. Pomachacie i pozdrawiamy? Tak. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo. Bardzo, bardzo.